Siemaneczko. Jako, że pojawiło się trochę komentarzy odnośnie tego w jaki sposób można pobrać skill'a, który teraz jest w Europie, postanowiłem, że zrobię mały filmik. Co prawda jest to dosyć proste, ale o dziwo pojawiło się trochę tych pytań, także wystarczy wpisać, jak sami widzicie, skill Special Force 2 Papaya. Wchodzicie, klikacie, macie pobierz, stryk. ja jako, że już mam, to po prostu Pokażę Wam, jak wygląda nowy skill. Nowy, stary skill. Okej, okay. jak sami widzicie, niewiele tutaj się zmieniło. Mamy stare menu, co prawda. Stare, ale te gorsze. Ja pamiętam jeszcze te pierwsze, które były dla mnie o wiele lepsze. Ale zobaczmy z ciekawości, ile ludzi tutaj gra. No nie wygląda to najlepiej. Wydaje mi się, że nie wiem, czy doliczymy tutaj do stówy, ale coś około stówki 80 graczy musi być. Jest jeszcze drugi room, na którym jest jeden gracz. Jeżeli chodzi o jakieś turnieje, to też słabo to wygląda. No jak sami widzicie, nie jest najlepiej. No ale nie oszukujmy się, to dosyć stara gierka. Tutaj raczej tylko weterani grają. Zobaczmy jeszcze, co mają tutaj jakby w item shopy ciekawego. Troszeczkę inaczej dziwnie to wygląda. Jak widzicie, tutaj mam jakiś level wbity. Coś tam próbowałem grać, ale to było jeszcze na początku, jak było dużo, dużo więcej graczy, a tutaj no niestety przez to, że... Moim zdaniem ten feeling strzelania i... i parę rzeczy jest, do których mogłem się dopierdzielić, także... Zepsuri coś co było... co chodziło doskonale po prostu yy... Wydaje mi się, że to wszystko. Nie wiem co tu mogę więcej pokazać. Ewentualnie czy jakieś klany. Może jakiś znajomy klan będziecie widzieli. Piekelni team virtual. No jest tutaj. No i najlepszy klan na świecie Ghostbusters. Jest dużo znajomych nazw, ale mówię, no tutaj. Najprawdopodobniej połowa już jest dead, że tak powiem. Także tyle z mojej strony. Pokazałem, co mogłem. I jeżeli znajdzie się jeszcze paru chętnych, a wydaje mi się, że się znajdzie, to trzeba grać, póki jest. Pewnie niedługo zniknie. Jak już nie będzie się opacało tego utrzymywać. A przy tej ilości graczy to wątpię, żeby to potrwało jakoś długo. Także z mojej strony to wszystko.